Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na porównanie smartfonów. Co prawda nie będzie to jeszcze recenzja, o którą prosiliście, Sony Xperia i Galaxy Younga, natomiast będzie porównanie tych telefonów, które widzicie, o których też wspominałem we wcześniejszych rozpakowaniach. Generalnie wszystkie trzy smartfony są z segmentu budżetowego, kosztują od 300 do 455 zł. Najdroższy jest Sony Xperia E, najtańszy natomiast LG L3, jest to dokładnie wersja LG E400. Robimy sobie dzisiaj kilka testów, kilka porównań. Na początek myślę, że powiem takie podstawowe informacje. Jak widzicie, najmniejszym telefonem jest Samsung Galaxy Young, później w stawce jest LG L3, a największym telefonem jest zdecydowanie Sony Xperia E. Xperia ma także największy wyświetlacz. Natomiast jeśli chodzi o wagę telefonów, to jest bardzo porównywalna, ponieważ Samsung waży 112 gram, Sony 116, LG 109, czyli bardzo, bardzo porównywalnie. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to najmniej podoba mi się Galaxy Young, ponieważ jak widzicie, wydaje się mały, ma zaokrąglone brzegi, ma trochę takich błyszczących elementów i też, co jest najgorsze, ma tutaj błyszczącą powierzchnię, która też łapie odciski palców i łapie rysy. No niestety, taka powierzchnia mało wytrzymała i w tym przypadku bez etui się nie obejdzie. Co do ekranu za chwilkę zobaczycie. Natomiast takie pośrednie wykonanie to jest LG L3, który z przodu wygląda ok, natomiast z tyłu ma taki fajny chropowaty plastik, przy okazji odporny na uderzenia. Ten telefon spadł wiele razy, roztrzaskał się na kawałki, potem został poskładany i działa dalej. Jedyne co się z nim działo, to jak widzicie tutaj otarcia, jakieś odpryski lakieru miejscami, no ale to jest normalne przy upadkach, uderzeniach. No i najlepiej wykonany telefon moim zdaniem Sony Xperia E, bardzo ładnie wykonany, zobaczcie, takie pościnane kształty, nie jest taki kanciaty i z tyłu mamy bardzo przyjemne w dotyku takie gumowane tworzywo, które również bardzo fajnie działa jako zabezpieczenie tego telefonu. Mam co prawda etui do tego telefonu, ale nie jest jakby wymagane, ponieważ tył tej obudowy jest bardzo odporny. Rzućmy jeszcze okiem, jak sprawują się wyświetlacze poszczególnych telefonów. Na początku myślę, że zrobimy sobie test kolorów. Wszystkie telefony ustawione są na maksymalną jasność ekranu, tak więc za chwilkę będziecie mogli sobie to porównać. Już w tej chwili pewnie widać jasno i wyraźnie, który telefon ma najlepsze odwzorowanie barw. Wszystkie wyświetlacze ustawione są na maksymalny zakres. No i też widzicie kąty widzenia. Jak one już tak sobie ładnie leżą, to jeszcze zobaczymy. Kąty widzenia. Ok, jeszcze taki test trzymania w ręce, zobaczcie, kąty widzenia i nasycenie barw. To był Samsung Galaxy Young, teraz LG L3. LG ma chyba mimo wszystko najgorszy wyświetlacz. Ok. I Xperia E. Tutaj kolory to jest po prostu bajka, także kąty widzenia są zdecydowanie lepsze. Natomiast moi drodzy, jeśli chodzi o jakość zdjęć, no to żaden z tych aparatów nie powala. Prawdę mówiąc, najgorzej chyba wyszła tutaj Xperia, ale jeśli chodzi o ogólne zachowania aparatu w takich warunkach polowych, to jednak Xperia robi najlepsze zdjęcia, ponieważ nawet jeśli zrobię zdjęcie i wydaje mi się, że jest ono nieostre, to ono się fajnie tutaj w telefonie dopracowuje, tak to nazwijmy, i mimo wszystko wychodzi ostro. Tak więc jakość tych zdjęć jest zdecydowanie najlepsza, najlepsze kolory, ale generalnie wszystkie aparaty są na bardzo porównywalnym poziomie.
jeśli chodzi o jakość tych zdjęć. Mówiąc krótko, rewelacji nie ma. Jeśli szukacie telefonu typowo do robienia zdjęć, bo wrzucacie sobie na Facebooka, na Instagram i na inne takie serwisy społecznościowe, no to te telefony zaspokoją Wasze potrzeby w takim stopniu naprawdę minimalnym. Dużo lepiej na przykład robi zdjęcia Nokia Lumia 520, którą ma Dawid. Chwilę wcześniej przeprowadziłem także benchmark programem CFBench i możemy zobaczyć tutaj wyniki. Jeśli chodzi o wyniki benchmarku, najsłabiej wypada LG L3. Tutaj macie wyniki Your Device 4126 i tak dalej. Minimalnie lepiej wypada Samsung Galaxy Young, troszeczkę wydajniejszy, jak widzicie po wynikach. No i co było do przewidzenia, zwycięzca tej stawki, czyli Sony Xperia E. Ale zobaczcie, te wyniki tutaj na Your Device nie są jakieś katastrofalnie miażdżące tego Samsunga Galaxy. Są troszeczkę, odrobinkę większe. Są to różnice, tak prawdę mówiąc, rzędu kilku procent, jeśli chodzi o wydajność. Parametry te telefony mają bardzo, bardzo podobne. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o reagowanie ekranu dotykowego, przewracanie się na bok i tak dalej, no to najgorzej w tym przypadku wypada LG. Ekran się teraz obraca, ale czasami są z tym problemy. Trzeba potrząsnąć telefonem, żeby zareagował. A z Galaxy Young tutaj raczej nie ma większych problemów. I ekran na dotyk reaguje no, w miarę dobrze. Mam tutaj także dużo nowszą wersję Androida 4.1.2. Natomiast w LG-ku jest jakaś stara wersja 2.1 z przycinkami. I jeszcze Xperia. Tutaj ekran reaguje dobrze. I wszystko działa bez większych opóźnień. Oczywiście jak to Android z jednorodzeniowym procesorem, z takimi sobie parametrami, czyli typowa budżetówka, wszystkie te trzy telefony lubią się od czasu do czasu zawiesić. Chwilowe zatrzymania lub długie oczekiwanie na uruchomienie jakiegoś programu, no to czasami jest standard, nie zawsze. Czasami te telefony działają naprawdę bardzo dobrze i bardzo sprawnie, natomiast pamiętajmy cały czas, że jest to sekcja budżetowa. No i zbliżając się do końca, takie krótkie podsumowanie. Co do LG-ka. Telefon bardzo podstawowy, jeśli znajdziecie go za jakieś, nie wiem, 200-250 zł, nie macie specjalnych wymagań, ponieważ jest to stara wersja Androida, nie ma rewelacji, aparat jest słabiutki, to możecie sobie taki telefon sprawdzić dla mało wymagających. Pośrednim rozwiązaniem jest Samsung Galaxy Young, który jest już troszeczkę wydajniejszy, ma też troszeczkę lepszy aparat nowszego Androida, natomiast jak widzieliście, to wykonanie jest takie sobie. Bez etui ochronnego tutaj nie da rady. No i telefon najdroższy w stawce, ale najlepiej wykonany. Generalnie jeśli chodzi o podzespoły, praktycznie prawie że to samo co te telefony. Minimalnie wydajniejszy, minimalnie szybszy. Natomiast nadrabia tak. Świetnym ekranem, kątami widzenia, kolorami. Lepszym aparatem niż w tych telefonach. No i bardzo, bardzo fajnym odtwarzaniem muzyki. Jak widzicie, Xperia ma tutaj duży głośnik, naprawdę ma też funkcję X-Loud, która wzmacnia dźwięk, głośność tego dźwięku i naprawdę bardzo fajnie się słucha muzyki. Myślę, że jakąś muzyczkę sobie otworzymy jeszcze, jak będzie taka osobna recenzja tego telefonu. No dobrze, mieliście okazję zobaczyć je wszystkie, jak wyglądają w akcji, jak działają, jak się sprawdzają na benchmarkach. Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie podzielić się swoimi komentarzami, no to piszcie oczywiście pod filmem w komentarzach. No i przy okazji zapraszam Was także na mojego Facebooka, ponieważ tam macie wszystkie aktualne informacje, co się dzieje na moim kanale, co testuję na wideotesty, informacje o konkursach lub na przykład jak chcę coś fajnego sprzedać. Ostatnio tak było na przykład ze słuchawkami SteelSeries Siberia V2 Navi. Poszły po jednym dniu. Tak więc warto śledzić Facebooka, warto lajkować. No a na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!